witam. Chciałem wam dzisiaj przedstawić klasyczną grę już, bo z 99 bodajże, Car Ciężar Korony, ale ta gra jest grą mojego dzieciństwa, tak więc pragnąłem wam ją pokazać. Grałem w nią jeszcze kiedyś po angielsku, teraz mam ją po polsku. Pomyślałem sobie ją zainstalować i przypomnieć, jak się w nią grało. No. To jest gra strategiczna, Car Ciężar Korony się nazywa. Mam już... Dobra, zaczniemy. Mam już... I tu mamy pierwsze słowa naszego bohatera. Mam już dość, nie wiem czemu wuj mnie tu przysłał. Przecież drewno na zimę mamy pod dostatkiem. Ja już też nie mogę. Wiesz, twój wuj to dobry człowiek. Więc co, odpocznijmy sobie. Nie, przyjaciele, najpierw zetnę to drzewo. Czy ktoś ma coś do jedzenia? Masz rację, do siekier, chłopaki, już prawie kończymy. Tak więc kończą. Nasz bohater tu jest, ten niebieski. No, jeszcze sobie potnie chyba to drewno. Ciach. Witaj, Matew. Matew. Co tu robisz? Myślałem, że pomagasz ojcu przy naprawie dachu. Sartorze. Pośpiesz się, wuj Brian. Wysłał mnie po ciebie. Chcę z tobą porozmawiać. Musisz do niego iść. Co? Co się stało? Coś złego? Nie wiem. Wyglądał na zmartwionego. Coś musiało się stać. Lepiej się pośpiesz. Tak więc się śpieszymy. Nasz bohater tutaj się wlecze powoli na razie. No to idziemy tutaj, tutaj, bo ci będą mieli nam coś do powiedzenia. Witaj, Sartorze. Zawsze mi się myli z Sertorem, bo senator. Sartorze, wszyscy cię szukają, gdzieś ty się podziewał, w dupie byłem. Co się stało? Coś złego, wuj? Albo mam dwie do wyboru odpowiedzi. Co się stało? Coś złego? Czy wuj Brian wysłał mnie po drewno? Co się stało? Co się stało? Coś złego, damy to. Nie wiem, ale lepiej się pośpiesz. No to się śpieszymy, tak więc... wiem, że tu jest budynek do przejęcia, ale na razie i tak nie będziemy mogli go przejąć. Tak. U nas bohater ma za mało, no za mało tej siły, czy czegoś tam, co on tam zbiera. Mocy takiej. I on nie może na razie przejmować budynków, gdyż jest po prostu do tego za słaby. Tak więc idziemy tam, gdzie się nam kazali kierować. Tutaj spotkamy tego dziadziusia. Tego dziadziusia, to nie jest jeszcze ten mak, który będzie nam potem pomagał. Sartor, dobra. Wuj Brianie, bardzo się martwiłem. Co się stało? Dlaczego nasza chata stoi w płomieniach? No nie widzę, żeby stało. A no, jest taki płomyczek mały. Słuchaj mnie uważnie, musisz uciekać. Teraz widziałem? Widziałem, że któregoś dnia... Oni tutaj przyjdą, ratuj się, Sartorze, uciekaj. Ale co się stało? Na bogów, jesteś ranny. Zaraz ci pomogę, już biegnę po uzdrowiciela, tylko poczekaj chwilkę. Oż kurwa. Co my mamy sobie dać radę? Ja pierdolę. Oni go napierdalają. Nic nie mogę zrobić, spierdalaj. Wspaniale, teraz przyprowadźcie mi chłopca, ruszajcie się, gamonie. Tylko mordę on miał. Co on? Ja nic nie mogę robić, on sam idzie, a mi go atakują. Szczerze mówiąc, z tego początku akurat nie pamiętam. Ja pamiętam od tego momentu, jak spotykamy tego maga, tą grę. Ten mag... który nam potem pomaga. Jak oni maszerują za nami, kurwa, jakby nasz oddział to był. To śmiesznie wygląda. Ten się tak wleczą, oni za nim się tak wleką. O jest, ten mag. O właśnie, i ten moment mi został tylko w pamięci, ale tych typów nie pamiętam. Ten za fajnie tak stoi, kurwa, w miejscu. Oni go napierdalają, a on jest, kurwa, He-Man.
Zabiłeś ich! Kim jesteś? O kurwa. Dobrze znowu cię spotkać, Sartorze. Jestem Chiron, kurwa, jak oni tu mają nazwy. Tak, zabiłem ich. Chodzi za mną. Chiron, znowu? Nigdy wcześniej cię nie widziałem. Hej, czekaj. Czy ty czasem nie jesteś magiem? Tak, masz rację. To dobrym i to dobrym. Ha, ha. Teraz ruszaj za mną. Na bogów. Przecież magowie istnieją tylko w bajkach, prawda? Powiedz mi, że się nie mylę. Przykro mi, Sartorze, ale jesteś w błędzie. Czy ja wyglądam na postać z bajki? Wyruszyłem z Kentor. Od razu jak usłyszałem, że Borg cię szuka, ale przybyłem za późno. Teraz chodź za mną. Muszę ci opowiedzieć pewną historię. No to posłuchamy tego, kurwa, bełkotu pod niego. Dobra, znowu komputer mi steruje moją postacią, zajebioza. Jakie to zajebiste, kurwa, że więcej, kurwa, za mnie tu robią niż ja. Ale to w końcu pierwszy prolog, no to wiadomo, to wprowadzenie. Dalej, dobra, odniosłeś zwycięstwo. O, te tapetki są fajne. O świecie, są, wiesz, dobra, dupa. A zatem musisz pokonać złego Borgha i na nowo zjednoczyć Kean. Ale jak mam to zrobić? Mam w sobie królewską krew? Ale kto za mną pójdzie? Ludzie są wycieńczeni, Sartorze. Po śmierci twojego ojca nadeszły wojny i kataklizm, a jego szczęśliwe, to jednak wspomnienie, ludzie pójdą za każdym, kto im może szczęśliwą przyszłość, zwłaszcza za synem Roana. To się zgadza, ale gdzie powinniśmy czy nasza obecność w miejscu, a zresztą wieczór, dobra, twojego ojca przystał pójdź w dupę. Jak go znajdziemy? Do dupy pójdziemy. Powinniśmy poszukać. Dobra, do dupy do murzyna idziemy. No, dobra. Zapierdalać. Tak więc idziemy, kurwa, w pizdu, wizdu. Do przodu i kurwa. Idziemy. Zapierdalać. Jak krasnoludki, kurwa, w zimę. Ale oni się wleką, ja pierdolę. Niedźwiedzia? Atakuj niedźwiedzia! Niedźwiedź nas zaatakował! Jeb go spiści, kurwa, nie mamy bro... Jeb niedźwiedzia, znokautowany niedźwiedź. Niedźwiedź, kurwa, spiści, dostał od naszego bohatera i poległ. Jak, kurwa, kupę chowy zjadł. Dobra, idziemy dalej. Nie, drzewa nie będziemy ścinać. Nie na to czas. Nie na to czas. Czas goni nas, tak więc zapierdalajmy do tego, kurwa, jakiegoś tam prezesa, kurwa, PZPN, kurwa. No leć, kurwa, leszczu. Szybciej, kurwa, jak on się wleką. Jak ja mogłem w tą grę grać tyle czasu? Jak nią grałem, kurczę, wcześniej... Noce przy niej zarywałem, no. Teraz tak myślałem sobie przypomnieć po czasach i zagrać znowu w nią, ale widzę, że długo z tym tytułem nie pobawię. Chyba, że... Wiem, że fabuła potem się rozwijała i fajnie było, ale kurde... Nie te czasy, no. Kiedyś mogłem się bawić w ten tytuł, ale... Teraz to... Zainstalowałem tą grę ze względu, że kiedyś w nią grałem, myślałem, że coś mnie ruszy, no i mnie ruszyło te powolne ruchy. I to, że nic się tu nie dzieje i nie wiem, gdzie ja w ogóle idę. I
tutaj gdzieś pizdu gwizdu, ale dobra. Chciałem się w ogóle kurwa kierować, poszłem tą drogą niby. I nic się tu nie dzieje, niby. Niby nic, a tak to się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa pa pa. No ja sobie tak idę, idę jak ten kurwa udup. No nic nie ma. Przyspiesz tempo kurwa tej gry. Oj, teraz szybciej idą przynajmniej trochę. Coś się zaczęło dziać. Coś się zaczęło dziać. Na szybkim tempie zawsze coś się dzieje. Kurwa, na tym na normalnym trybie gry tu gówno się dzieje, kurde. I tak się wleką jak kurwa pół dupy z zakrzaka. O, jest jakaś szałeczka, kurwa, która pokazuje nie wiadomo co. Jadę na wschód. Aha, wschód, dobra, idziemy na wschód. Aha, bo ja mam iść tu, dobra, dobra, dobra. Więc zapierdalamy tym terenem, kurde, jakimś tam dziwnym. Nie tą ścieżkę po prostu obrałem, która powinna być. Zapierdalaj, zapierdalaj, kurwa, jak krasnoludek, kurwa, zimą. Idziemy prawidłową ścieżką. No ruszaj, 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 ruchy, ruchy, kluchy, kurwa. Nie co, doszłeś? Doszedłeś? Czy kurwa nie doszedłeś? Ja pierdolę, no to gdzie ty masz iść, kurwa? No i żeśmy doszli, no kurwa, na wschód, no. Na wschodzie jesteśmy i chuja to dało. Shit, ale kurwa zajebiście. Nie no, shit, no na wschodzie, wschód cały obeszłem. Idziemy na zachód zobaczyć, co tu będzie na zachodzie. Odkryję całą tą pierdolną mapę, w której i tak nic nie ma, nic się nie dzieje, gówno się dzieje. Na koło zapierdalają, no super, no psia. Są zajebiści. Nie są kurwa zajebiści. No idźcie tu kurwa szybciej. Ruchy, dupa. Dużo mam jakieś kurwa krasnale. Jesteśmy, idziemy kurwa do szefa. A więc to ty jesteś synem króla. Powinieneś udać się do ogniska i porozmawiać z... Sralalala. Gdzie jest ognisko? Tu jest ogniska. Już do gasa blaskwa. No, witaj. No, sraj się. Chuj ci w dupę. Pierdol się z felu. Dobra. I idziemy za kurwa tym kurwa gejem. No, zapierdalaj za nim. Za tym kurwa gejuszem. No poruszaj rusz dupę, no kurwa mać. Rusz dupę za tym gejuszem. No i kurwa idziemy za nim. Idziemy za tym kurwa gejuszem. Fajnie kurwa on łazi krzywo. No co on tak stanął w miejscu? Aha, bo wrogowie atakują. To zmienimy na normalną rozgrywkę. Stać! Coś nie tak! Wygląda na to, że nasi przyjaciele zostali wyciągnięci z zasadzki. Musimy wysłać dostać wiadomość. Dobra, napierdalać ich, napierdalać ich, ile wlezie.
Aha, bo ten zdążył dowieść tą wiadomość. Chuj.